Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Seth Donner z WhatIsWrestling.pl i witajcie w pierwszym odcinku absolutnie nowej serii na naszym kanale. Wiele osób z Was proponowało, żebyśmy przed każdym Raw i przed każdym SmackDown robili takie minutowe, dwuminutowe, powiedzmy, zapowiedzi tego, co się na danej tygodniówce ma wydarzyć. Postanowiłem przychylić się do tej propozycji i wydamy obecnie dwa odcinki, czyli to, co w tym tygodniu na Raw i SmackDown, i zobaczymy na Waszą ogólną opinię. Tak więc, żeby nie przedłużając, żeby ten odcinek nie trwał 10 minut jak odcinki Amisza, to najzwyczajniej przejdźmy do rzeczy, czyli do Monday Night Raw. Tak więc w dzisiejszym odcinku będzie naprawdę krótko, ponieważ trzy rzeczy będziemy chcieli omówić, mianowicie jedna z nich to jest walka o tytuł interkontynentalny. Tydzień temu Jeff Hardy wygrał Battle Royale, 15-osobowy Battle Royale, i wygrał tym samym pretendenta do tytułu interkontynentalnego, który obecnie znajduje się w posiadaniu The Miza. Tym samym tak właściwie rozpoczynamy krótki, powiedzmy, możliwy rozpad braci Hardy. Matt Hardy pójdzie w swoją stronę, Jeff Hardy pójdzie w swoją stronę, ale tak naprawdę wszystko jakby podsumowując, to tak naprawdę dzisiaj dowiemy się, co tak właściwie z tym będzie. Napiszcie w komentarzu, czy myślicie, czy Jeff Hardy zostanie pięciokrotnym mistrzem interkontynentalnym. Następną rzeczą jest oczywiście Nia Jax, która tydzień temu dała naprawdę mega wiadomość, jeśli chodzi o Raw Women's Championship, ponieważ po pojedynku o Raw Women's Championship pomiędzy Alexą Bliss i Sasha Banks, Nia Jax wyszła pogratulować Aleksie i, tak jak to kiedyś zrobiło Evolution z Randy Mortonem, po prostu ją zdradziła. Tym samym nastąpił rozpad Team Root, który tak właściwie nigdy nie widzieliśmy na Monday Night Raw, ponieważ był to, powiedzmy, team, który występował tylko na live eventach, ale trzeba przyznać, że ciekawą rzeczą jest to, co WWE wymyśli dla Nia Jax w feudzie z Alexą Bliss. Tak naprawdę nie ukrywam, że jestem naprawdę mega ciekaw, co te kobiety pokażą. Kolejną rzeczą jest prawdopodobny main event Monday Night Raw, czyli Steel Cage Match pomiędzy Big Showem a Bronem Strowmanem. Jak wiemy, za kilka tygodni Braun Strowman zmierzy się w main evencie pay-per-view No Mercy o tytuł Universal przeciwko Brockowi Lesnarowi. Jednak jak WWE potwierdziło, do tego czasu zmierzy się on z kilkoma wielkimi przeciwnikami, aby pokazał, czy jest gotowy na Brocka Lesnara. Tak właściwie głupotą ze strony WWE jest, ponieważ Braun Strowman pokazał, co jest w stanie zrobić dla Brocka podczas main eventu SummerSlam. Ale wracając do main eventu Monday Night Raw, czyli Steel Cage Match Big Show Braun Strowman, będzie to po prostu coś naprawdę ciekawego. Poprzednim razem, kiedy ta dwójka się spotkała, zniszczyli ring po tym, jak Braun Strowman wykonał superplex dla Big Showa. Z innych rzeczy, które mogą zostać poruszone na Monday Night Raw, to kontynuacja feudu pomiędzy Romanem a Johnem Ciną. Tydzień temu mieliśmy naprawdę fenomenalny, można powiedzieć, segment, gdzie John Cena powiedział, co myśli o Romanie Reignsie, a Roman Reigns powiedział to, co myśli o Johnie Cinie. Wiele osób twierdzi, że John Cena i Roman Reigns poprowadzą podobny feud, jak było to na WrestleMania, czyli The Rock i John Cena, Once in a Lifetime. Jeśli ktoś pamięta Once in a Lifetime, to było tylko raz w życiu, Once in a Lifetime. Czyli do samego pojedynku na No Mercy pomiędzy Johnem Ciną a Romanem Reignsem będą one walczyć razem w tag teamie przeciwko jakimś innym tag teamom na Monday Night Raw. Tak więc jeszcze raz dajcie w komentarzach, czy uważacie, czy Jeff Hardy zostanie pięciokrotnym mistrzem interkontynentalnym i oddzieli się od swojego brata, Matta Hardiego. Jeśli chcecie, aby powstawało więcej filmów takiego typu, zajrzyjcie do linku w opisie, do naszego Patronite'a, wesprzyjcie naszą działalność i oglądajcie więcej mojej pięknej mordy. A tymczasem ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling i słyszymy się już wkrótce.